Halo, halo, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Sizer, zapraszam was na czwarty odcinek z The Escapist. Czwarty odcinek z The Escapist. I co, na tym odcinku już sobie uciekniemy. Zrobię sobie śrubokręt, bo przy tym go straciłem jeden. To jest magazyn, Rezi. Wiesz co, zegarek, tak, okej, okay, zegarek ci załatwię. Może ja mam zrobić zadymy. Tak? Ja dobrze pamiętam? Odwróć uwagę strażników. Halo, panie strażnicy. Proszę za mną. Niech sobie tam pozałatwia sprawy, co potrzebuje nasz przyjaciel. Tu mnie nie znajdę. Jakbym tu wyszedł gdzieś na te okolice placu, to wiem, żebym dostał po prostu strzała od snajperów. Mamy śrubokręt. Mam tak samo wszystko gotowe do ucieczki, bo potrzebny jest pilnik, mundur i widelce. Widelców mam troszeczkę mało, zegarek sobie wezmę. Co, magazyn odłożę. I ogarniemy. Kto potrzebował zegarek? Rezi. Rezi! Śniadanie, idziemy na śniadanie. Tam na szczęście nie ma bramek, więc na spokojnie będę mógł przejść. Rezi, nasz przyjacielu, jesteś tutaj, proszę bardzo. Niezła próba, Sizer. W czasie rewizji strażnicy znaleźli kontrolę. Ja nie patrzałem. Nie, tak nie może być. Czy oni mi zabrali wszystko? Ja już byłem przygotowany tak szczerze na... Kurde, i muszę teraz tak, co potrzebuję? Ale fail. Wzięli mi jeden widelec. Poranny apel mnie też naprawdę nie interesuje do końca. Alien, masz możliwość? Jest na ciebie, kupię ciastko. Fragment, nie. To natural resi, to zwór. Gazon nie sfilował mnie, go odbierz mi. Nie chcę. Kurde, tak sfailować. Dobra, idziemy tutaj na stołówkę. Zobaczmy, czy są jakieś sztuczce, są widelce. Po prostu już trzeba się naszykować i... Obiecałem wam, że w tym odcinku ucieknę i tak się stanie. Tylko, że moje niedopatrzenie i stanęło się, co się stanęło. Odejdź stąd. Mam czas wolny. Kostka mydła. Kolka papierów wywalić. Tutaj pochowam. No ale proszę mi te... Złodzieju. Proszę weź. Coś się bije na śniadaniu. Powiedzmy, mogę sobie zobaczyć Roka. Dzień dobry. Alien. Potrzebuję pilnik. To jest teraz najważniejsza rzecz, która mi jest potrzebna. Teraz sobie pójdę poszukiwać wszystkie cele, bo będzie czas wolny. Mam nadzieję, że znajdę jakiś pilnik, bo nie powiem, bardzo by mi się przydał teraz. Gdzie Rojo, wiesz co, trzymaj. Weź sobie to. Rzekomo twoja historia, cieszę się. Właśnie, jest czas wolny. Ja muszę teraz ogarnąć tak. Co muszę ogarnąć? Przede wszystkim pranie. Sposób, że sobie już naszykuję. Mundur strażnika mi wezmę, no. Zrobię tak, czekajcie, 98. My nie powinni znaleźć. Poczekamy sobie chwilę, ja się napiję w międzyczasie wody. Niech sobie opadnie to ta złość na mnie, wściekłość strażników.
Training do spraw zatrudnienia. Potrzebowałbym lepszej pracy, no ale naprawdę nie w tym więzieniu, mi się wydaje. Jeszcze 3% dwa. Mogę wyruszać. Mam jedną część, którą potrzebuję. Dobra, mogę wyjść. Już biegnę, obiad. Czekolada, w razie czego, aby mnie zmęczenie dopadło. Potrzebuję ten cholerny pilnik, no. Teraz nie chcę wkurzać strażników, bo jakby nie zobaczą, że mnie nie ma na śniadaniu, to będzie. Weźmy sobie to, usiądźmy sobie tutaj. Poranny apel. Jeśli wtedy zwrócisz uwagę strażników, to będę mógł wymienić, wymierzyć sprawiedliwość tym śrubokrętem. Tym śrubokrętem. Ale nie. Sieradło, tego mi trzeba. Okej, znajdę. Natural, wiesz co mi jest potrzebne? Pluszowy miś. O, widzicie. Ja mam pluszowego miścia sobie. Połamanego. Royson, powiedz mi, co ty masz na sprzedaż? Magazyn. Potrzebny magazyn? Nie. A chwilę to jeszcze posiedźmy i wyruszamy na łowy. Chociaż teraz chyba będzie praca, mi się wydaje. Mam wszystko do prania, dobra. Niech tam się biją. Ja szybko wyruszę sobie do mojej celi. Nie powinni teraz mnie przeszukiwać, więc jest spoko. Zobaczmy, kogo tam pobili w międzyczasie. Rojo ma zegarek. Pan Trevor. Pan Trevor śpi. Zegarek. Możecie mnie zostawić, halo. Ja przez was nie wyrobię normy, nie? Chociaż... Dobra, zróbmy pranie. Raz, dwa. Trzy, cztery. Proszę stąd wyjść. Ale mam już normę wyrobioną, więc mogę wyjść. Odłożmy, weźmy przyszłego misia, tak jak chciał. Prześcieradło wezmę sobie po prostu na kosze. Stąd. Zobaczmy. Rezi chce prześcieradła, a Natura chce misia. Rezi. Natura, szukamy czarnego osobnika. Natural, nie bij się jeszcze. Okej. Okay. Zobaczmy. Wybieracz mi się nie przyda. Rockens. A właśnie, miałem iść poszukać w celach pilnika. No, jeżeli nie ucieknę w tym odcinku z tego więzienia, to mi szlak trafi. No, muszę go dosyć naprawdę. Ktoś próbuje uciec, nie chcę nic mówić. Co ty masz za to? Gimper. To znaczy ćwiczenia. Kiss z tymi ćwiczeniami. Rok. No ktoś musi mieć pilnik. No to cholery jasnej. Jak to zepsuć? Jak ja to zepsułem, to jestem zły. Taśma. No cholery mi taśma. To się odsuń. Miałem dwa pilniki. Dwa. Mam zero. Magazyn mi się nie przyda. Zegarek. Też nie. Skarpetka, żyletka, rolka papieru. A, cholera mi to. DVD. Chociaż to sobie wezmę. Folia, szczotka, no i...
Jest źle, no nie jest dobrze, bo nie mam pilnika. To jest jedyna rzecz, która mi brakuje teraz. Tak naprawdę. A nikt nie ma na sprzedanie z żadnego pilnika, więc no jest lipa. Straszne, poczekajcie. Jest kolacja, no nic, no w tym odcinku nie ucieknę, choćbym się starał, no jak najbardziej bym chciał. Delczyków też nie ma, znowu standard. Śniadanie to będzie dobry moment, żeby zrobić... Okej. Ale panie Rezi, co pan robi? Mitro, nie masz ty może? Nie masz. To jest szansa, jeżeli oni teraz będą mieli ktoś z nich... Jeżeli ktoś z nich będzie mieć pilnik... Proszę mnie zostawić, nie. Nie, 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 nie. Gdzie mnie snajper zdejmie teraz, to się zezłoszczę. Mam pilnik, mogę teraz uciec. Jest czas wolny. Bierzemy to. Potrzebuję mundur strażnika, ale to muszę, będę musiał się w niego ubrać. Wieczorny czas wolny, dobra. Natural, chodź na tu. Nie. Dobra, idziemy już w stronę... wyjścia, żeby teraz tego nie zepsuć. Nie, jeżeli mi się jakiś strażnik złapie na tym, że próbuję teraz tu uciec. Rezi, odejdź. Chcę zjeść czekoladę. Czym teraz nic nie nawyrabiał, tak? Jednak to będzie. Muszę zjeść. Nie mogę zjeść? Bo ja nie wiem jak. No halo, panie. To jest ten moment, tak jak mówię. Musi się po prostu udać. Wieczorny apel, proszę iść. Nie. Imper, idź na apel. Już idę. Mam nadzieję, że to mi starczy tyle tych widelców. Nie. Skończyłem. Trzymajcie się ciepło, ludzie. Mam nadzieję, że za 2 lata ucieknę z tego więzienia. Miłego dnia wam życzę, hejos.